Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem chciałem powiedzieć o Volkswagenie Polo piątej generacji. Samochód został zaprojektowany przez Waltera de Silva. Zaprezentowany został w Genewie Motor Show w 2009 roku. Był produkowany od 2009 do 2017 w takich miejscowościach jak Navarra, Hakan, Uitenhage, Kaługa, Pekan oraz Rally Zeny. Był segmentem B jako 3 i 5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan, skrzynia biegów 5-6-biegowa manualna, 6-biegowy Tiptronic oraz 7-biegowy DSG. Długość samochodu to w wersji hatchback 395 cm, w wersji sedan 438, szerokość 168, w wersji sedan 169,9. Wysokość 145, w sedanie 146, rozstaw osi 247 cm, w sedanie 255. Masa własna to od 1067 kg do 1220 kg. Samochód uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Pojemność bagażnika to od 280 do 952 litrów. Samochód był konkurentem Chevroleta Aveo, Citroena C3, Dacia Logan, Sandero, Fiata Linea, Fiata Punto, Fiata Tipo, Forda Fiesty, Honda Jazz, Opla Corsy, Peugeota 208, Renault Clio, Toyota Yaris. Samochód był zbudowany na płycie podłogowej PQ25, na tej samej co Seat Ibiza, Toledo, Skoda Fabia czy Skoda Rapid. Samochód w 2014 roku przeszedł facelifting, zmieniono atrapę chłodnicy, przedni, tylny zderzak, tylne lampy, dodatkowe wyposażenie, reflektory wykonane w pełni z diod LED, wnętrze zmieniono, kierownicę, zestaw zegarów, konsolę centralną, dodano listę wyposażenia, takie jak aktywny tempomat, system automatycznego hamowania przy niskich prędkościach. Teraz to nieco o danych technicznych, jakie silniki były oferowane. Silniki były oferowane następujące: pojemności 1 litr, 3-cylindrowy, 60 koni, 95 Nm, 15,5 sekundy do setki, 161 km na godzinę prędkość maksymalna. Ta sama pojemność 75 koni, 95 Nm, 14,3 sekundy do setki, 174 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,2 3-cylindrowy, 60 koni, 108 Nm, 16,1 sekundy do setki, 157 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,2 70 koni, 112 Nm, 14 sekund do setki, 165 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,2 TSI, turbo doładowane, 90 koni, 160 Nm, 10,9 sekundy do setki, 182 km na godzinę. Ta sama pojemność, 105 koni, 175 Nm, 9,7 sekundy do setki, 190 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,4, 85 koni, 132 Nm, 11,9 sekundy do setki, 177 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,4 turbo, 140 koni, 250 Nm, 7,9 sekundy do setki, 210 km na godzinę. 1,4 Twin Turbo GTI, 180 koni, 250 Nm, 6,9 sekundy do setki, 229 km prędkość maksymalna. 1,6, 105 koni, 153 Nm, 11,1 sekundy do setki, 184 km na godzinę prędkość maksymalna. 1,8 turbo GTI, 192 konie, 320 Nm, 6,7 sekundy do setki, 235 km na godzinę prędkość maksymalna. W przypadku silników wysokoprężnych najmniejszym był 1,2 TDI, 75 koni, 13,9, 180 Nm, 13,9 sekundy do setki, prędkość przyspieszenie oraz prędkość maksymalna 173 km na godzinę. Kolejnym silnikiem był 1,4 TDI, 75 koni. Kolejnym był 1,4 TDI, 90 koni, 230 Nm, 10,9 sekundy do setki, 184 km na godzinę prędkość maksymalna.
Kolejnym silnikiem diesla był 1.6 TDI 75 koni, 195 Nm, 13,9 sekundy do setki, 170 km na godzinę prędkość maksymalna. Ta sama pojemność, 90-konny silnik, 230 Nm, 11,5 sekundy do setki, 180 km na godzinę prędkość maksymalna. Oraz 1.6 TDI 105 koni, najmocniejszy. 250 Nm, 10,4 sekundy do setki, prędkość maksymalna 189 km na godzinę. Samochód w plebiscycie na europejski samochód roku 2010 zajął pierwszą pozycję, a także w pozycję World Car of the Year także zajęło pierwszą pozycję w tym samym roku. Teraz to nieco o samym samochodzie. Na pewno jest to jeden z najczęściej wybieranych samochodów klasy B. Razem ze Skodą Fabią był na jest następcą czwartej generacji Volkswagen Polo. Silniki, bardzo duży wybór silników, zarówno benzynowych, jak i diesla. Tutaj możemy wybierać od najmniejszych silników, nawet pojemność jednolitrowy silnik, powiedzmy, jak ktoś po mieście jeździ, także wystarczy 1.2 silnik. Takim kompromisem będzie silnik 1.4 litra. W przypadku silników 1.2 tutaj musimy zwrócić uwagę na układ rozrządu, niestety łańcuchowego, który może ulec uszkodzeniu, tak samo w przypadku silników TSI. Później to zmieniono na pasek, ale początkowe egzemplarze są z łańcuchami rozrządu, także 1.4 TSI. Tutaj takim kompromisem jest silnik 1.4. Niestety nie jest on także bezawaryjny, dochodzi do uszkodzeń układu korbowo-tłokowego czasami. To dręczy też to, co już w innym filmach mówiłem, że problem z odmą i z wyrzucaniem oleju, powiedzmy, i z możliwością zatarcia nawet silnika, także trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie zimą. W przypadku silników turbo doładowanych trzeba zwrócić uwagę na turbosprężarki, tak jak mówiłem wcześniej, rozrząd. Niestety jest jeszcze silnik 1.6, który możemy wybrać, także raczej należy do mniej uciążliwych silników, powiedzmy, w naprawach wytrzymuje także sporo przebiegi. W przypadku silników trzycylindrowych trzeba sobie zdać sprawę z charakterystycznej pracy tych silników i z głośności, powiedzmy, nie każdemu będzie się to podobać, także przed zakupem warto to sprawdzić, przejechać się takim autem i czy nam to będzie pasować, powiedzmy. Na pewno do miasta te nowocześniejsze silniki jednolitrowe będzie lepszy, najmniej będzie spalał, jeszcze dodatkowo można na LPG go przerobić. W przypadku silników diesla tutaj problemem są duże przebiegi, czyli zawodność osprzętu, układu wtryskowego, turbosprężarki, dwumasowych kół zamachowych, a także problemy z filtrem cząstek stałych, szczególnie gdy będziemy jeździć po mieście. Dodatkowo w przypadku skrzyń biegów, jeżeli ktoś wybiera siedmiostopniową zautomatyzowaną DSG, niestety tutaj, jeżeli ktoś nie wymieniał oleju, powiedzmy, jeździł agresywnie, to także będzie ta skrzynia wymagała regeneracji, co też pochłonie kilka tysięcy złotych w warsztatach, które się specjalizują w tych skrzyniach. Dodatkowo z takich usterek mogą być problemy w manualnych skrzyniach z uszkodzeniami synchronizatorów, czy także z problemami przedwczesnego wyeksploatowania amortyzatorów. Dochodzą czasami uszkodzenia wiązki elektrycznej, problemów z korozją. Ten samochód nie ma, jest bardzo dobrze zabezpieczony przed rdzą. Czasami dochodzą także awarie elektroniki, czyli hałasująca choćby sprężarka klimatyzacji, moduły komfortu, ale to w egzemplarzach już bardziej wyeksploatowanych. Na pewno wnętrze jest dobrze zaprojektowane, trwałe.
wysoka jakość elementów użytych do wykonania wnętrza. Samochód jest dosyć bezawaryjny. Jest sporo egzemplarzy do kupna na rynku, także krajowe. Warto wybierać krajowe samochody. Najtańsze egzemplarze możemy kupić już od kilkunastu tysięcy, aczkolwiek trzeba przed zakupem dokładnie sprawdzić ten samochód i zobaczyć, jaką historię ma, czy jest udokumentowana. Także to by było na tyle odnośnie Volkswagena Polo piątej generacji. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do następnych odcinków.